Ja spróbuję mówić jak historyk, to znaczy o tym, co z tych materiałów może wyciągnąć historyk, bo ja myślę, że tutaj w ostatniej części swojej wypowiedzi profesor Borodziej dotknął bardzo ważną sprawę, o której się nie mówi, czy mówi za mało. Naturalnie każdy poszkodowany może prawo, ma prawo do tych swoich materiałów, swoich w cudzysłowie zajrzeć. Tylko jest tak, że tak jak trzeba się nauczyć, żeby być lekarzem, trzeba się nauczyć, żeby być strażakiem, tak również trzeba się nauczyć, żeby być historykiem. Kończy się studia historyczne. I my, historycy, jesteśmy przygotowani do tego bagna, które jest w tych materiałach. Natomiast nie jestem do końca przekonany, czy zawsze są do tego przygotowani sami zainteresowani, zwłaszcza gdy okazuje się, że donosili na nich ludzie, którzy byli rodzicami chrzestnymi ich dzieci, przyjaciółmi, bliskimi, a w przypadkach skrajnych co najmniej jednym już znanym i opisanym Pawła Jasienicy własna żona. No jestem bardzo ciekaw, gdyby ja, Paweł Jasienica, żył i przeczytał własną teczkę z donosami Ewy, własnej żony, czy byłby zachwycony. Ale oczywiście tu podzielam z kolei pogląd redaktora Wilsteina. Każdy taką decyzję musi podjąć sam. Dlatego ja nie będę mówił w ogóle o teczkach osobowych, tylko może jeszcze jedno uzupełnienie oczywiste, ale tego też się nie mówi. Jest w naszej naturze, myślę, że wszystkich, czy prawie wszystkich z nas, że najbardziej obchodzą nas teczki, materiały ludzi znanych. To, że jakiś pan X czy pani Y donosili na jakąś panią Z czy pana W, to nas naprawdę nie rusza. Natomiast jeśli są to osoby znane, a jeszcze przez nas nielubiane, to radość jest podwójna. I w ten sposób pewne rzeczy chcielibyśmy przeczytać bez mała w tych materiałach. Ale ja będę mówił o tych materiałach dla historyków. Do czego to może być potrzebne i to jest niezbędne, bezcenne. Proszę Państwa, do opisu na przykład społeczeństwa polskiego przez 45 lat. Bardzo długo nie prowadzono badań socjologicznych w ogóle. Później próbowano po 56 roku robić to tak, na ile było to możliwe. Nieważne, czy te wyniki publikowano, czy nie, ale jest oczywiste, że nikt na przykład nie stawiał pytania w żadnej ankiecie robionej w PRL-u, czy pan, pani lubi Związek Radziecki. Bo nikt by w ogóle z czymś takim nie wyszedł. Otóż w materiałach tych raportach MSW jest oddany miłość do Związku Radzieckiego polskiego społeczeństwa. Przez całe 45 lat zachowane są dowcipy, zachowane są wszystkie zarejestrowane ulotki i napisy, sfotografowane, obmierzone, opisane białą farmą we wsi takiej i takiej 60 na 70 centymetrów precz z Gomułką. I co z tego wynika? Proszę Państwa, wynika z tego skala oporu społecznego. Nasze dyskusje, naród był w oporze, naród był w opozycji, naród był zniewolony. I nagle okazuje się, że w 30-milionowym społeczeństwie z wielu województw, województw tych 17 dużych, napływają meldunki. W dniu dzisiejszym na terenie województwa nie zauważono żadnych ulotek i napisów. Albo dwa, albo trzy, a w takich momentach jak marzec 68 czy grudzień 70, to się liczy w skali Polski w wyjątkowych dniach rząd wielkości 500 zarejestrowanych, jak to zauważonych czy przejętych ulotek. Przy czym znowu, proszę Państwa, co robi przeciętny Polak, kiedy idzie z psem na spacer o godzinie 11 w nocy i znajduje ulotkę? No, czym prędzej biegnie do najbliższego komisariatu MO i tę ulotkę zanosi. A to pani w szkole mówi w czwartej klasie szkoły podstawowej do dzieci na lekcji, po czym jest meldunek z nazwiskiem tej pani. To co, któreś z tych dziesięcioletnich dzieci to opisało, czy też dyrektor ze szklanką przy uchu, czy też dzieci opowiedziały rodzicom i któryś z rodziców miał głęboko obywatelskie poczucie, żeby taki melduneczek napisać. Otóż ja znowu przestrzegam, nie chciałbym stworzyć wizji apokaliptycznej, że George Orwell to taki mały pikuś, że oni to dopiero pokazali naprawdę, jak można człowieka inwigilować. Natomiast jeżeli się do tego podchodzi bez przygotowania, ja muszę powiedzieć, że przychodziłem z przygotowaniem, a i tak byłem zszokowany tą społeczną aktywnością.
mówimy o tajnych współpracownikach, to byli zawodowi agenci, najczęściej za pieniądze, za kasę. Ale obok tego tysiące społeczników, którzy, jakaś pani wojskowa na zakupach mięsnych zauważyła szminką na szybie zrobiony napis tam precz z komunistami, już wykonała telefonik, już tam specjalna specgrupa pojechała. Ktoś coś tam gdzieś, no cóż, jedna pani wraca z kościółka i rozdają ulotki, dzieci niosą ulotki. No to cóż pani robi? Idzie do kościółka, zbiera ulotki i przekazuje je wszystkie tam, gdzie trzeba. Co wychodzi drugie z tych materiałów? Ludzie, którzy o nas pisali, my tu o nich właśnie nie mówimy, mówimy o poszkodowanych, a mówmy o nich, funkcjonariusze resortu, najpierw troglodyci, w latach 40. piszący po polskiemu, a nie po polsku, nie potrafiący zliczyć do 10, robiący kardynalne błędy ortograficzne i gramatyczne. I potem coraz lepiej, a w latach 80. nasi koledzy historycy, socjologowie, ekonomiści, prawnicy, absolwenci szkół wyższych, magistrowie, którzy już piszą poprawną literacką polszczyzną. Co prawda, czasem im się spod pióra, czy raczej spod maszyny wyrwie na powiatach kler dołowy. Ja powiedziałem, że w niektórych powiatach duchowieństwo niższego szczebla. Ale to są takie wypadki przy pracy. Generalnie oni już nie piszą na powiatach kler dołowy. Tak pisano wcześniej. Generalnie oni są już ci bardziej cywilizowani, ale wcale przez to nie lepsi. Co wychodzi ponadto? Proszę Państwa, na przykład zajmuję się w tej chwili rokiem 68. Wychodzi antysemityzm MSW. Ktoś powie, ale pan dokonał odkrycia. Tak, tylko że na ten temat napisałem książkę, zajmuję się tym kilkanaście lat i moje najczarniejsze wizje, czytając te dokumenty, muszę podnieść do potęgi, nie wiem, setnej czy tysięcznej. Mnie naprawdę obchodzą tylko moje odmowy paszportowe, ponieważ między 65 a 86 rokiem 8 razy odmawiano mi paszportu i kilkanaście dawano mi go i to się w żaden sposób nie układa logicznie. Jestem ciekaw, co też to, ale to jedno. Ale proszę Państwa, okazuje się, że obok tych 3 milionów, o których mówił pan dyrektor Postułowicz, tam są tysiące nazwisk. No bo tam jest na przykład opisane zebranie. W zebraniu udział brali, bach, 20 nazw, w jakimś instytucie naukowym, w jakiejś fabryce. Czy to zebranie partyjne, czy pracownicze, czy seminarium doktorskie, to nie ma znaczenia. Tam są tysiące nazwisk, mówiące właściwie o wszystkim, że ktoś powiedział, że to się musi wszystko zawalić. I ostatnia rzecz. Jest formuła, której w pierwszej chwili nie zrozumiałem, ale już w tej chwili ją rozumiem. Profesor X w rozmowie z tajnym współpracownikiem w cztery oczy powiedział to i to. Zastanawiam się, po co jest ta formuła w cztery oczy? Bo to jest informacja, którą zbieramy dla siebie, ale którą nie zagramy przeciwko profesorowi X, bo wtedy byśmy zdekonspirowali naszego tajnego współpracownika. Bo jeśli profesor X przy Nowaku i Wiśniewskim powiedział, że Gomułka jest głupi, to już tę informację mówi: panie profesorze, niepotrzebnie pan krytykuje pierwszego sekretarza. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Oddaję głos doktorowi Dudkowi. Dobry wieczór Państwu. Ja jestem w niezręcznej sytuacji, bo zamykam peleton, a wszyscy już pewnie chcieliby zabrać głos, jesteście Państwo zmęczeni, więc ja króciutko. Moi dwaj poprzedmówcy właściwie powiedzieli o bardzo wielu sprawach, których ja chciałem powiedzieć, mam na myśli dwóch profesorów, historyków. Ja powiem tylko tak, na to pytanie, przekleństwo czy szansa dla historyków, to jest przekleństwo, ale może być przekleństwo, ale nie tylko w sensie, o którym mówił profesor Borodziej, w sensie ilości. To znaczy, rzeczywiście mamy do czynienia z ogromną masą materiałów, bardzo wielu kolegów, w tym ja, napisałem parę książek, które właściwie dzisiaj należałoby, może nie napisać całkowicie od nowa, ale na pewno można by znacząco uzupełnić w związku z tą ogromną masą informacji. Natomiast jest pewne niebezpieczeństwo, które jeszcze na szczęście, ono występuje i zaraz Państwo każą sobie zainteresowani historią, przypomnijcie przykłady tego, natomiast które się wiąże z eksploracją przez historyków tych archiwów. Otóż mianowicie, mam tu na myśli zwolenników spiskowej teorii dziejów. Otóż to jest tak, że jak się zaczyna czytać te materiały, to oczywiście każda instytucja niechętnie przyznaje się do swoich porażek. Każdy urząd, w tym taki urząd jak policja. I do czego to prowadzi? Otóż w praktyce różnego rodzaju gry operacyjne i tak dalej, wszystkie te działania są zazwyczaj przedstawiane w tonie optymistycznym jako sukcesy. To, gdzie się nie udało, jest chowane. W związku z tym już lektura takich, a miałem okazję przeczytać parę takich dokumentów właśnie tych tak zwanych ogólnych analiz, prawda, na przykład osiągnięć w walce z
opozycją w latach 70. Z tego wyłania się obraz właściwie tego, że właściwie myśmy jako resort tym sterowali. I teraz do tego można podchodzić, należałoby podchodzić z dużą ostrożnością, no ale to podchodzi część. Część historyków za to jest skłonna do tego podchodzić z mniejszą rezerwą i stopniowo człowiek zaczyna myśleć w kategoriach, że właściwie skoro udało im się to, to i na to są dowody, to może jeszcze te trzy sprawy, które są wątpliwe i nie ma na nie dokumentów, ale może tutaj też służby w tym maczały palce. I teraz oto dochodzimy do tego, co mnie na przykład bardzo interesuje, czyli genezy roku 89. To jest jedno wielkie pytanie i ono jest, na dzisiaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Jaką rolę odegrały służby specjalne w tej transformacji ustrojowej w Polsce, ale też i w innych krajach bloku? Ja nie chcę tu się rozwodzić na ten temat, temat jest bardzo obszerny, ale powiem Państwu tylko jedną znamienną wypowiedź, która mi bardzo utkwiła w pamięci. Ona padła 3 lata temu na takiej konferencji, którą tu razem z profesorem Machcewiczem żeśmy organizowali w Miedzeszynie, właśnie dotyczącą roku 89. Tam był jeden z ciekawszych ludzi z resortu spraw wewnętrznych z lat 80., pułkownik Garstka, rzecznik resortu, ale tak naprawdę człowiek, który był takim jednym z łączników między Komitetem Centralnym a MSW. I on powiedział takie zdanie, że jak tak patrzę na ten sukces Polski, bo on się prezentował jako zwolennik III Rzeczpospolitej, jak tak patrzę, mówił pułkownik Garstka, na tą III Rzeczpospolitą, na ten sukces polskiej transformacji, to przykro mi, że rola resortu była aż tak duża w tym. I więcej już nie chciał mówić, ale jakby, tak jakby czuł, że kiedyś ktoś się do tego dokopie i nagle się ten sukces okaże jednak mniejszy. No, proszę Państwa, żeby była jasność, to może być przekleństwo, mówiąc krótko, efektem zbytniego ulegnięcia optyce tych akt może być zejście na pozycję spiskowej teorii dziejów. Natomiast problem polega na tym, że poza przypadkami klinicznymi spiskowej teorii dziejów, nigdy nie wiadomo, kiedy właściwie historyk zaczyna już na tą ścieżkę wchodzić. To jest taka granica płynna i to jest bardzo niebezpieczne. I to było tytułem odpowiedzi na pytanie, czy to jest przekleństwo. Moim zdaniem przede wszystkim jest to ogromna szansa. I o tym chciałem na koniec powiedzieć. Jest to gigantyczna szansa, którą dostali historycy z powodów, o których tu obszernie mówił profesor Eisler, a mianowicie na odtworzenie mnóstwa spraw, wyjaśnienie mnóstwa spraw, których nie sposób wyjaśnić w oparciu o inne materiały. I to właśnie wiąże się z odpowiedzią na pytanie, na ile te akta różnią się od innych. Otóż one się różnią dość zasadniczo na przykład od akt partyjnych, od akt PZPR, z którymi miałem wiele lat do czynienia, z prostego powodu. One są znacznie bardziej precyzyjne, dokładne, konkretne. Poziom tego typowej nowomowy, wodoleństwa, gdybyśmy to mierzyli procentami, w aktach partyjnych sięgał 80%, w aktach resortowych to jest nie przekracza 20%. To jest taka moja prywatna ocena. I to jest ta zasadnicza różnica. Oczywiście to nie znaczy, że wszystko, co tam jest napisane,